W tym filmie zobaczymy, co się stanie, jeżeli do liczby niewymiernej dodamy liczbę wymierną. Zobaczymy, że zachodzi następująca reguła. Liczba wymierna plus liczba niewymierna że wynikiem takiego dodawania jest zawsze liczba niewymierna. I teraz zachęcam Was, żebyście obejrzeli film o iloczynie liczby wymiernej i niewymiernej i na podstawie tamtego filmu spróbowali sami udowodnić tę regułę. Dobrze, czyli podobnie jak w przypadku iloczynu będziemy dowodzić przez sprowadzenie do sprzeczności, a mianowicie założymy, że istnieją liczby, które spełniają przeciwne równanie, czyli załóżmy, że istnieją liczby wymierne A i C oraz liczba niewymierna. Nazwijmy ją X, które spełniają równanie. A plus x równa się c. No właśnie, że do pewnej liczby niewymiernej x możemy dodać liczbę wymierną a i w wyniku otrzymamy liczbę wymierną c. Podobnie jak w przypadku iloczynu spróbujmy rozwiązać to równanie względem x. No to co musimy zrobić? No musimy od obu stron odjąć a, czyli minus a. Minus a i w ten sposób prowadzi nas to do równania. Po lewej stronie zostaje nam x, a po prawej x równa się c minus a. Ale c i a było liczbami wymiernymi. Prawda? I wiemy już, że działania arytmetyczne wykonywane na liczbach wymiernych prowadzą do liczb wymiernych, to znaczy suma, różnica, iloczyn, iloraz liczb wymiernych są liczbami wymiernymi, czyli tutaj, czyli znowuż ta równość mówi nam, że x jest liczbą wymierną. Prawda? Bo x jest różnicą dwóch liczb wymiernych. Prawda? To równanie prowadzi nas do wniosku, że x jest różnicą dwóch liczb wymiernych, czyli x jest liczbą wymierną. No i tu jest ta sprzeczność, prawda? Czyli założyliśmy, że istnieją pewne, że istnieją liczby a, c i x, które spełniają tę równość właśnie, że a i c są wymierne, x jest niewymierne i a plus x równa się c. Znowuż operując na tym równaniu, wnosimy, że wobec tego, z tego równania wynika, że x musi być liczbą wymierną. Znaczy to równanie, od którego wyszliśmy, musiało być fałszywe. Czyli to założenie, że istnieją liczby, że istnieje liczba wymierna a oraz liczba niewymierna x, których suma jest liczbą wymierną c, to założenie było fałszywe. Innymi słowy, zawsze jeżeli dodajemy liczbę wymierną do liczby niewymiernej, w wyniku otrzymujemy liczbę niewymierną. Oczywiście, ponieważ suma, no a co jest z różnicą? Może jeszcze zobaczmy szybciutko, jak to jest z różnicą. Czyli powiedzmy, że a jest wymierna, a x jest niewymierna. Więc co to jest a plus x? A min, przepraszam, a interesuje nas teraz różnica, a minus x. No a minus x na coś takiego możemy zawsze zapisać jako
a plus minus 1 razy x. Teraz z poprzedniego filmu wiemy, że to jest liczba niewymierna. Dlatego, że x jest liczbą niewymierną, minus 1 jest liczbą wymierną. Czyli to jest liczba niewymierna. No i a jest liczbą wymierną, czyli a to jest suma. Wobec tego a plus a, liczba wymierna plus liczba niewymierna w wyniku daje liczbę niewymierną. Czyli różnica liczby wymiernej i liczby niewymiernej daje nam liczbę niewymierną. No jeszcze dla porządku, co to jest x minus a? X minus a, czyli różnica, no ale x minus a, prawda, to jest to samo co minus 1 razy a minus x. Teraz a minus x właśnie tutaj udowodniliśmy, że to jest liczba niewymierna. Minus 1 jest liczbą wymierną, minus wymierna razy niewymierna daje nam niewymierną. Czyli to jest liczba niewymierna. Czyli suma i różnica liczby wymiernej i niewymiernej zawsze daje nam liczbę niewymierną.